Pamiętacie jeszcze Backrooms? Hall? Ten wielki, przesiąknięty żółcią obszar, przypominający statystyczny większy hotel, a raczej jego hall właśnie i ciebie poszukującego w nim pokoju o 3 w nocy? No, ja założę się, że tak. Takiego egzotycznego obszaru wręcz nie da się zapomnieć. Jednak czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co znajduje się głębiej? Czy są inne poziomy Backrooms, a jeżeli tak, to co się w nich znajduje? Jak wyglądają? Co skrywają? Moi drodzy, cześć, ja jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się głębszymi poziomami Backrooms. Tymi poziomami zapleczy, o których prawdopodobnie nie mieliście pojęcia. Jednak jeszcze nim zaczniemy ten materiał, wow, muszę wam podziękować za tak wspaniałe przyjęcie poprzedniego materiału. Ten film obejrzało ponad 100 tysięcy ludzi w około 3 dni od jego opublikowania, więc totalnie wow. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję z całego serca. A poza tym bardzo szybko poradziliście sobie z tamtejszym progiem lajków, więc tak. W przyszłości będą pojawiać się kolejne filmy na temat Poppy Playtime, m.in. na temat chapteru numer 2 i całej reszty, która nadejdzie kiedyś w przyszłości. A jeżeli wy chcielibyście więcej takich materiałów jak ten w przyszłości, to powiedzmy 2000 kciuków w górę pod tym filmem i w przyszłości będziemy częściej przyglądać się innym poziomom Backrooms, a jest ich od groma. Ponadto jeszcze nie zaczniemy, koniecznie subskrybuj na kanał z dzwoneczkiem, jak jesteś tutaj nowy, a poza tym dobijemy 100 tysięcy widzów do końca tego roku, a jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo blisko. No to cóż, tymczasem moi drodzy, już nie mam zamiaru przedłużać, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść głębszym poziomom Backrooms. Początkowo materiał ten miał skupiać się jedynie na kolejnych poziomach zapleczy, niemniej myślę, że aby rozpocząć go w godny sposób, powinniśmy cofnąć się o chwilę i przypomnieć sobie, na czym polegał poziom zerowy. Czyli hall. Poziom zerowy tego miejsca jest niezwykle specyficzną przestrzenią, która osobiście kojarzy mi się z jakimś starodawnym hotelem. Jest to w rzeczywistości zbitka bliźniaczych, niemalże identycznych pomieszczeń. Wyglądających jednolicie, posiadających powierzchowne cechy, takie jak pożółkłe tapety na ścianach, wilgotne dywany, czy niespójnie rozmieszczone oświetlenie. Mówiąc o wilgotnych dywanach, mam na myśli fakt, iż są czymś nawilżone, niemniej nie jest to woda, ani tym bardziej substancja bezpieczna do spożycia. Urządzenia takie jak lokalizatory GPS czy kompasy nie działają w tym miejscu, a jakakolwiek komunikacja radiowa jest słyszalnie zniekształcona i często zawodna. Biegnąc prędko do końca, chciałbym tylko wspomnieć, iż przebywając w tym egzotycznym otoczeniu i tak nie będziesz czuć się samotnie, gdyż chociaż prawdopodobieństwo jest bardzo niskie, to i tak masz szansę spotkać kilka innych krwiożerczych bytów, które usiłują popsuć twoje wakacje w tym miejscu. Będziesz miał szansę przykładowo spotkać istoty takie jak facelings, czyli wędrujące po zapleczach postaci pozbawione twarzy. Facelingi są jednym z najliczniejszych bytów na zapleczu i spotkać możesz je najczęściej. Hunts, czyli psopodobne kreatury, przemieszczające się na 4 kończynach, tyle że posiadają niezwykle ludzką owłosioną głowę. Czy lightersów, czyli ekstremalnie niebezpieczne kreatury, przed którymi siłą rzeczy powinieneś bardziej uciekać. To jedyny sposób jakiegokolwiek przetrwania w kontakcie z nimi. Po 4 dniach przebywania w tym miejscu, w okolicy pojawi się klatka schodowa, która zaprowadzi cię do poziomu 1. Ewentualnie przed upływem 4 dni będziesz miał szansę odnaleźć wyjście pożarowe, które również zaprowadzi cię na ten poziom i o nim teraz. Zatem, moi drodzy, przejdźmy do sedna. Poziom 1. Ogromny magazyn o betonowych podłogach i ścianach. Z odsłoniętymi prętami zbrojeniowymi, przyćmionymi lampami, osadzonymi na ścianach oraz nisko wiszącą mgłą bez wyraźnego, dostrzegalnego źródła. W przeciwieństwie do holu, magazyn będzie miał stałe zaopatrzenie w wodę i elektryczność. Ponadto jest znacznie rozleglejszy od poziomu zerowego. Jest bardziej ekspansywny. Posiada klatki schodowe, windy, pojedyncze pokoje i rozmaite korytarze.
Niekiedy lampy tu obecne będą migotać bądź wyłączać się na kilka minut bądź nawet godzin. Kiedy nastąpi, mogą zaatakować cię wrogie byty. Natomiast istoty te nie zaatakują cię w grupach. Ponadto niezwykle boją się światła i starają się go unikać. Zatem pamiętaj, by na wszelki wypadek cały czas gdzieś tam mieć źródło światła na ewentualną kryzysową okazję. Niekiedy w okolicy losowo pojawiać się będzie skrzynka z zapasami, lecz niekiedy będą również losowo znikać. Zawierać będą takie sposoby jak jedzenie, wodę migdałową, baterię, plandeki, broń, odzież, materiały medyczne, czy też przedmioty typowo bezsensowne, takie jak różne części samochodowe, pudełka z kredkami, zużyte strzykawki, częściowo spalony papier, żywe myszy, myszy w stanie katatonicznym, nieznane substancje, sznurowadła, luźne, drobne kłębki ludzkich włosów. Niekiedy ściany będą ozdabiane przez kompletnie bezsensowne, surowe obrazy i rysunki bez jakiegokolwiek widocznego pochodzenia czy znaczenia. Wiadomo, że zmieniają swój wygląd i znikają, kiedy znajdują się w bezpośredniej linii wzroku lub gdy nie są oświetlone. Krwiożerczy bestie, które możesz tu spotkać, to przykładowo jednostki numer 10 czy też złodzieje skór. Są to duże, humanoidalne istoty, które przywdziewają skóry swoich ofiar jako przebranie. Jedzą ludzkie mięso, gdy są głodne i wędrują, jeśli nie muszą jeść. Ich krew jest przeźroczysta, potrafią naśladować ludzką mowę. Innymi stworami są niejacy Scratchersi. Scratchers. Czyli humanoidalne, smukłe istoty o szarym kolorze skóry. Ich ciała są niezwykle zniekształcone, nie posiadają dostrzegalnych oczu. Mają natomiast długie już dostrzegalne pazury, które mogą sięgać im nawet do stóp. Wiadomo, iż wydają dźwięk drapania, gdy są w pobliżu. Zatem, jeżeli usłyszysz drapanie nieopodal ciebie, to lepiej prędko uciekaj. Jednak musisz być cicho, gdyż drapaki mają niezrównany słuch i mogą bardzo łatwo dopaść cię, jeżeli będziesz zachowywać się zbyt głośno. Poza nimi oczywiście możesz spotkać facelingi oraz hansy. Podobnie jak na poziomie zerowym, istnieje tutaj kilka kolonii placówek, takich jak najeźdźcy, koloniści zaplecza czy republika poziomu 153. Niemniej koloniami występującymi w tym świecie chcemy zająć się kiedy indziej w przyszłości, ponieważ ten i kilka innych materiałów będzie stricte opowiadać tylko i wyłącznie o samych poziomach, o ich otoczeniu, wyglądzie itd. A propos poziomu pierwszego, to chyba wszystko. Zatem jak możesz dostać się do poziomu drugiego? Z pewnością prowadzić tam będą mogły otwarte drzwi. Lecz równie dobrze możesz eksplorować zaplecza dalej, udając się do klatki schodowej, a stamtąd na następne piętro. Poziom drugi urzekł mnie najbardziej, w zasadzie chyba on zmotywował mnie do stworzenia takiego materiału i być może nawet całej serii poświęconej kolejnym poziomom Backrooms. Pipe Dreams. Nie za bardzo wiem, jak to przetłumaczyć. Całość odnosi się do snów i do rur. A dlaczego do rur? Ponieważ jesteśmy w piwnicy. Poziom drugi złożony jest z długich, ciemnych korytarzy o betonowych ścianach wyłożonych rurami parowymi. A skoro już o rurach mowa, sprawiają one, iż temperatury na poziomie drugim niekiedy są niezwykle wysokie, sięgając 200 stopni Fahrenheita, czyli w przybliżeniu 93 stopni Celsjusza. Ha, i wy narzekacie w lato, że wam za gorąco. Co ma powiedzieć wędrowiec, który znajdzie się tutaj? No właśnie. Kiedy temperatura sięgnie zenitu, ugotujesz się żywcem. Tak wysokie temperatury nie są przystosowane do organizmu ludzkiego, więc siłą rzeczy marny twój los, jeżeli się tu znajdziesz. Co zatem idzie, ciasne, klaustrofobiczne korytarze poziomu drugiego zaoferują ci znacznie większe niebezpieczeństwo niż poziom pierwszy sam w sobie. Nie tylko patrząc na miejscowe egzotyczne temperatury, a głównie ze względu na liczbę bytów zamieszkujących otoczenie. Są one znacznie bardziej wrogo nastawione do nowych gości. Ponadto zabijają większość ofiar i głównie ze względu na całe to zagrożenie niewiele wiadomo na temat poziomu drugiego. Występują na nim takie byty jak wspomniani wcześniej facelingowie, huntsi, dalersi czy smilersi. I ci ostatni są najciekawsi z tego grona.
Do sierpnia 2021 roku potwierdzono ich obserwacje w liczbie około 6345. Charakteryzują się posiadaniem braku ciała, a raczej ciemnością w postaci ich ciał, a także, jak sama nazwa wskazuje, szerokimi, bogato uzębionymi uśmiechami. W przypadku spotkania ich na swojej drodze zaleca się utrzymywanie kontaktu wzrokowego z nimi, zachowania spokoju i niewydawania jakichkolwiek dźwięków, a także wyłączenie im wszelkich źródeł światła. A to ze względu na to, iż ci, w odróżnieniu od pozostałych, raczej lubią, jeżeli światełko się świeci i bardziej do niego lecą, tak ładniej mówiąc. Oczywiście, tak jak na innych poziomach, znajduje się tutaj kilka kolonii, takich jak ocaleni. Ich populacja wynosi 20 członków, z czego 7 zmarło. Inną ciekawą kolonią jest radziecka baza 03, składająca się z 40 członków, z czego 37 zmarło ze względu na liczne ataki na byty. I to w zasadzie tyle w kwestii tego miejsca. Naprawdę wow, jest ciekawe. Przebywając tutaj, masz szansę odnaleźć wyjście pożarowe, które przeniesie cię na poziom 3. Ewentualnie możesz równie dobrze odnaleźć windę, który przeniesie cię na poziom 4. Bądź możesz przenieść się na poziom 364, ewentualnie na poziom 26905. Tymczasem przed nami stoi poziom numer 3, niejaka stacja elektryczna. Ale o jej szczegółach dowiemy się kiedyś. Może za 2 tygodnie, może za miesiąc, może za rok, a może nigdy. To wszystko zależy od waszego odebrania tego odcinka. A propos, moi drodzy, to już byłoby na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się spodobał. Jak tak, to strzel pod nim kciuka w górę. Próg na dziś to 2000. Jeżeli nam się uda, to kolejne materiały tego typu będą się pojawiać znacznie częściej. I będziemy zagłębiać się coraz głębiej w odmęty Backrooms. Ponadto zasubskrybuj kanał, jeżeli jesteś tutaj nowy. Obecnie nasza statystyka wygląda tak. Zatem koniecznie subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, ponieważ prawie 80% widzów mojego kanału mnie nie subskrybuje, a to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo źle. Ponadto zapraszam na mojego Instagrama, Discorda i całą resztę. Wszystkie linki znajdują się w opisie, a tymczasem, moi drodzy, to już byłoby na tyle na dzisiaj. Ja jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu do tego momentu. Do zobaczenia wkrótce, mówi do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdym poziomie Backrooms jest ściana. Trzymajcie się ciepło, cześć!